Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I werset 7 szczególnie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pozwólcie, że jednak, chociaż czas nagli, ale pozwólcie, że jednak na chwilkę wrócę do poprzedniego wtorku. Przypuszczam, że może też kogoś z was nie było, ale poprzednie błogosławieństwo jest wyjątkowym błogosławieństwem, bo jest jakby takim punktem zwrotnym między tymi, które były, a tymi, które będą. Więc poprzednie błogosławieństwo, które brzmiało: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. I omawialiśmy sobie go, co to znaczy, więc w telegraficznym skrócie tylko chcę przypomnieć, że to słowo sprawiedliwość, czyli ci, którzy pragną sprawiedliwości. Co to ta sprawiedliwość? Mówiliśmy o tym, że jest to gorące pragnienie usunięcia wszelkiej przeszkody, która nas odłącza od relacji z Bogiem. To jest to pragnienie sprawiedliwości. Usunięcie przyczyny, usunięcie grzechu. Nie walka z bólem, jak mówiłem, ale walka z chorobą. Nie walka z objawami, nie walka z jakimiś wyrzutami sumienia czy z czymś tam innym. Nie walka z konsekwencjami grzechu, ale z samym grzechem. A więc to jest to pragnienie usunięcia przeszkody i powrotu do relacji z Bogiem. Dalsze słowo mówiło, którzy łakną i pragną. Analizowaliśmy, co to znaczy łaknąć i pragnąć. Choć jest to w miarę oczywiste, że to jest po prostu chcieć, pragnąć. Ale mówiliśmy o tym, jak chcieć. Jak chcieć. I tu jest wszystko w tym zawarte. Jak. Bo wiele rzeczy chcemy i nic nam z tego nie wychodzi. Mówię o takich fizycznych różnych sprawach. Wiem, że się uśmiechaliście, jak powiedziałem, że wielu chce gdzieś schudnąć i nie wychodzi. Albo zadbać o kondycję fizyczną, chcemy. Wiecie, nie o takie chcenie chodzi w tym błogosławieństwie. Tu chodzi o chcenie, które nas doprowadzi do realizacji tego. Podawałem przykład syna marnotrawnego, który kiedy zaczął być głodny, to nie poszedł do ojca, to poszedł paść świnie. Ale kiedy zaczął przymierać głodem, to wrócił do ojca. My musimy, że tak powiem, duchowo przymierać głodem, żeby poznać czasem głębokości Bożego serca. I to błogosławieństwo, jak powiedziałem, było tym zwrotnym punktem, bo wcześniejsze błogosławieństwa mówiły nam o drodze do Boga. Jasne, że ja starałem się też mówić do nas, do Kościoła, do ludzi wierzących o każdym z tych błogosławieństw, ale tak naprawdę one opisują drogę grzesznika do Boga. Bo czyż pierwsze błogosławieństwo nam o tym nie mówi? Ubodzy w duchu, błogosławieni ubodzy w duchu, czyli ci, którzy zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności. Ci, którzy zdają sobie sprawę, że są upadli, że żyją w grzechu. Za tym musi iść coś więcej. Wciąż to powtarzam do znudzenia, ale to jest pokuta, że za tym przychodzi smutek, że za tą świadomością przychodzi żal, złamanie przed Bogiem, wstyd przed Bogiem, jak mogłem tak żyć. Dalej to prowadzi do tego, że z pokorą chcę przyjąć Boży ratunek. Nie wysilam się na własne środki, nie wysilam się na to, żeby sobie samemu pomóc, ale mam tyle pokory, żeby powiedzieć tylko On. To jest to błogosławieństwo trzecie cichego serca. I w końcu to czwarte, o którym przed chwilką wspomniałem. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I teraz następuje to niesamowite słowo, bo oni będą nasyceni. Śpiewaliśmy tą pieśń. Właśnie umknęły mi te słowa. Ale chodzi mi o tą pieśń, że znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Prawda? To jest to nasycenie. I to jest obraz pokuty. I to jest obraz człowieka, który zdając sobie sprawę, w jakim miejscu jest, rodzi się na nowo.
A teraz kolejne błogosławieństwa. Słuchajcie uważnie. Kolejne błogosławieństwa są weryfikatorem, czy to było prawdziwe. Kolejne błogosławieństwa dają dowód, czy to było prawdziwe. Kolejne błogosławieństwa są weryfikatorem tego, czy naprawdę jestem nowym stworzeniem. Bo jeśli nie jestem miłosierny, o czym dzisiaj, nie jestem czystego serca, o czym w późniejszym czasie i dalej tam jest o czynicielach pokoju i tak dalej, to coś tu nie gra. Moi drodzy, dzisiejsze błogosławieństwo i kolejne są lustrem, kim jestem. Są lustrem mojego charakteru przed Bogiem. I zanim przejdę do omówienia tego błogosławieństwa, to taka wstępna uwaga. Moi drodzy, mówiąc o chrześcijaninie, błędem jest pojmowanie tego w ten sposób, że w określonych sytuacjach przyjmujemy jakieś zachowania. Czyli, że w określonych sytuacjach będę reagował jak chrześcijanin. To też prawda, ale nie o to tutaj chodzi. Ja jestem nim. I tu jest, bardzo pasuje do tego ten przykład, który użyłem w niedzielę prowadząc nabożeństwo, tej śmietany. Jeżeli kogoś nie było, to przypomnę szybko, o co chodzi. Porównałem chrześcijanina do śmietany. Kiedyś, za czasów, kiedy byłem młody, wtedy jak się przyniosło mleko podojone od krowy, wsadzało się do lodówki duży garnek, a następnego dnia wyciągało się garnek i była śmietana na wierzchu. Ktoś niewtajemniczony by powiedział, że to jest garnek śmietany. Ale tam była warstewka. Moi drodzy, uwaga, nasze chrześcijaństwo nie może być warstewką. Nie może być tą umiejętnością reagowania na daną sytuację. Ta śmietana musi być od powierzchni do dna. Ja muszę być naturalny, ja muszę być cały chrześcijaninem. Żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie. Od powierzchni przez środek do dna tego garnka. Otrzymałem nową naturę. Wszystko stało się nowe. Nowe serce. To źródło we mnie, które całą resztę kontroluje. Kontroluje moje myśli, kontroluje moje poglądy, kontroluje moje pragnienia, moje motywacje i w wyniku tego są reakcje. W wyniku tego naturalności, tego, że jestem cały w nim, dopiero są reakcje. Ważny jest charakter chrześcijanina, a z tego pochodzą reakcje. Prawda, moi drodzy, prawda, że mamy walkę ze starą naturą cały czas. Rzymian 7 rozdział o tym mówi dobitnie. Ale skracając, powiem tak, że już jako Boże dzieci, jeśli żyjemy tymi pierwszymi czterema błogosławieństwami, to będziemy zwycięzcami. Bo będziemy sobie ciągle zdawać sprawę, jak bardzo od Niego uzależnieni jesteśmy. Wiecie, często ktoś powtarza, że apostoł Paweł mówi: nędzny ja człowiek. Mówi tak, jasne. Kiedy mówi o tej walce ze starym człowiekiem, ale on tak nie kończy. Tam jest dalej mowa, ale Bogu niech będą dzięki, który daje mi zwycięstwo. My nie możemy zakończyć na tym, że jest walka i nędzny ja człowiek. Tam nie ma zakończenia. Dalej jest: Bogu niech będą dzięki, bo daje mi zwycięstwo. Tak więc, moi drodzy, nie da się wyrwać tego błogosławieństwa, które dziś chcemy omawiać, z kontekstu poprzednich. Bo nikt sam z siebie nie może stać się miłosierny. To się nie da, kochani, żeby ktoś się rano obudził, stwierdza: od dzisiaj będę miłosierny. Najwyżej możesz być dobry. Najwyżej możesz być jakimś tam, nie wiem, dobroczyńcą. To się da. Ale nie będziesz miłosierny, jeśli prawdziwie nie przeżyjesz tych czterech pierwszych błogosławieństw. Tak więc mówię, że tylko prawdziwie narodzone dziecko Boże jest, powinno być i musi być miłosierne. Więc czym jest miłosierdzie? Co teraz padnie? No już nie pierwszego wykładu słuchacie. Zawsze mówię odwrotność, prawda? Czym nie jest?
za każdym razem tak jest, więc i tym razem czym miłosierdzie nie jest? I tu jedno zdanie przynajmniej, czy jedną myśl w tym temacie. Słuchajcie, miłosierdzie nie jest wyrozumiałą obojętnością na grzeszne postępowanie innych ludzi. To nie jest tak, że jestem na tyle miłosierny, że nie zauważam grzechu. Że jestem na tyle miłosierny, że na niego nie reaguję, poklepię po plecach. Pijesz, czpasz, okej, nie ma sprawy, nic się nie stało. To nie o to chodzi. Nie możemy grzechu miłosierdziem przykrywać. Ja wiem, że jest to niepopularne akcentować i gdzieś odkrywać, czy głosić na temat grzechu. Ale Biblia o tym mówi. I nie da się tego przeskoczyć. Jeśli chcemy naprawdę iść dalej, to nie możemy nie mówić i nie akcentować tego, że grzech jest grzechem. Ale zobaczcie, miłosierdzie jest również atrybutem Boga, prawda? Czy wyobrażacie sobie Boga pełnego miłosierdzia, który idzie na kompromis z grzechem? Absurd. No więc tak samo i my. Tak samo i my, miłosierdzie, to nie jest pójście na kompromis z grzechem. Więc czymże ono jest? Żeby go lepiej zrozumieć, to umieszczę go obok dwóch jeszcze innych określeń, bo wtedy łatwiej nam będzie to zrozumieć. W Biblii często występują obok siebie niemal razem czasem trzy stwierdzenia, czy trzy określenia, jak sprawiedliwość, miłosierdzie i łaska. Zwłaszcza te dwa ostatnie wręcz zamiennie są czasem stosowane. Ja nie mówię, że to jest złe, ale nie do końca oznaczają dokładnie to samo. Więc sprawiedliwość. Czym jest sprawiedliwość? Wiecie, to, co teraz powiem, bardziej opiera się na jakiejś logice niż na jakichś wielkich, głębokich, teologicznych wywodach. Chociaż jest też to zgodne z teologią. Ale myślę, że to zabrzmi bardzo logicznie. Więc sprawiedliwość jest to oddanie człowiekowi to, na co zasłużył. Proste? No myślę, że tak. Sprawiedliwość jest to oddanie człowiekowi to, na co zasłużył. Czyli na przykład uczciwie miesiąc pracował, należy się pensja i dostaje. Albo odwrotnie, negatywnie. Jeżeli, nie wiem, narozrabiał, należy mu się kara i ją otrzymuje. Jeżeli dziecko w domu, nie wiem, ukradło coś, okłamało, należą się lanie i otrzymuje. Może wiecie, nie powinienem tego mówić, bo w dzisiejsze czasy chyba nie powinienem mówić o laniach. I to do mikrofonu i jeszcze do kamery. Ale Biblia o tym mówi. Przypowieści, rodzice, znacie, myślę, te fragmenty. Okej, więc sprawiedliwość, chyba rozumiemy, jest oddaniem człowiekowi sprawiedliwie to, na co zasłużył. A miłosierdzie? Miłosierdzie jest niedaniem tego, na co zasłużył. Czyli, wracając do tego domowego przykładu, dziecko narozrabiało, i kary nie otrzymało z jakiejś tam przyczyny, bo może była rozmowa wyjaśniająca. Należała się, nie otrzymało. Więc miłosierdzie jest niedaniem tego, na co człowiek faktycznie zasłużył. No a trzeci, łaska. Łaska jest danie tego, na co człowiek nie zasłużył. Chyba to wszystko w miarę logicznie brzmi. Więc są te pojęcia, które występują bardzo często obok siebie. Ale wracajmy do miłosierdzia, bo na nim chcę się skupić. Więc miłosierdzie to jest jakby nie danie człowiekowi tego, na co zasłużył. Przykład. Dla kogoś będzie on bardzo bliski, dla kogoś będzie opisem jego życia, a dla pozostałych musimy uruchomić wyobraźnię. Więc wyobraźmy sobie, że ktoś wobec ciebie naprawdę narozrabiał. Czyli po prostu zrobił ci wielką krzywdę. W jakikolwiek sposób. Bardzo cię zranił. Albo dużo straciłeś przez niego. Dużo łez wylałeś z powodu tego, co on ci zrobił.
Pewnie niektórzy z was czują, że to wydarzyło się w ich życiu. Ale spróbujmy sobie wyobrazić coś takiego bardzo poważnego. Coś, co nas bardzo głęboko dotknęło. Znaczy, i miłosierdzie to jest to, że nie szukam zemsty. To, że mu przebaczam. To, że nie chcę, żeby on otrzymał to, na co zasłużył. Ale gdyby to było wszystko, to za mało. To by to było zbyt płytkie. Chociaż jeżeli rzeczywiście zostaliśmy zranieni, to i to już jest ogromny problem dla naszego człowieka, dla naszego ja. Ale idźmy dalej. Idźmy głębiej. A teraz sobie wyobraźmy, że ten człowiek, który tyle wobec nas narozrabiał, że coś się jemu przytrafiło, że gdzieś tam grom z jasnego nieba go trzasnął. W sensie, że nie wiem, choroba przyszła, jakiś kryzys finansowy na jego firmę, a może, nie wiem, ktoś inny mu dokopał, albo problemy rodzinne, jakieś, nie wiem, z dziećmi, albo cokolwiek. Cokolwiek. Teraz to i on ma poważny problem. Co czujesz? Spróbujmy pomyśleć, co czujemy. Broń Boże, satysfakcję. A tak się może zdarzyć. A tak się może zdarzyć, satysfakcja na to. Fajnie. Ale słyszę, że mi podpowiadacie współczucie. To już lepiej. Tylko słuchajcie, współczucie. Tylko żebyśmy do tego współczucia nie dodali jeszcze jednego zdania. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy, jednak jest sprawiedliwość na tym świecie. To tak naprawdę jest to samo, co przed chwilką. Tylko bardziej to pobożnie brzmi. Ale tak naprawdę w motywacjach jest to samo. Musimy bardzo uważać na swoje reakcje. One są sprawdzianem tego, czy jestem miłosierny, czy nie. Jeśli tak reagujemy, jak powiedziałem, to znaczy wracajmy do Chrystusa. To wracajmy do Chrystusa. I uczmy się miłosierdzia, bo Go nie znamy. Pozwólcie, że podam biblijne przykłady, biblijne obrazy. Już wspominałem przy innym przykładzie, innej okoliczności, Saula i Dawida, ich relacje. Słuchajcie, czy Dawid nie był tym poszkodowanym? Ileż on stracił w życiu przez Saula? Wygnany, rodzinę stracił. Tak, żonę stracił. Wygnany, tuła się, ucieka. Pamiętamy te wstępne, czy te pierwsze chwile, kiedy w desperacji już nie miał gdzie uciec, uciekł do swoich wrogów, czyli do Filistynów. Tam musiał udawać obłąkanego, żeby w ogóle przeżyć. Dramatyczne losy. Tyle przeżył, że w jego sercu mogłaby się rodzić chęć zemsty. A taka okazja się nadarzyła w tej jaskini, do której się schronił. Pamiętacie? Przyszedł Saul do tej jaskini z potrzebą, a Dawid go oszczędził. Miłosierdzie. Ale idźmy dalej. Słuchajcie, tam się nie zakończyło. Dawid był dalej ścigany. Tam dopiero się nakręciła sprawa. Całe wojsko go ścigało jeszcze dalej i dalej i dalej. I przychodzi czas, kiedy Saul ginie w walce. Co czuje Dawid, kiedy o tym usłyszał? Druga Samuelowa o tym nam opowiada. Nie będę tego całego odczytywał, ale pierwszy rozdział drugiej Samuelowej o tym nam opisuje. Oto przychodzi posłaniec z tą wieścią. Wiecie, naturalnym odruchem, jeśli już nie jakaś radość, to przynajmniej byłoby właśnie to, co wcześniej powiedziałem. No w końcu sprawiedliwość się stało zadość. Przecież jestem namaszczeńcem. Przecież już dawno miałem być królem. A Dawid zupełnie inaczej reaguje. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Również wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Słuchajcie, to nie była pokazówka. On nie miał żadnej motywacji do tego, żeby udawać zrozpaczonego.
naturalnym objawem i każdy by to zrozumiał, gdyby on to po prostu, nie wiem, nawet przyjął chłodno. To było coś głębokiego w jego sercu, że tak zareagował. To było bardzo szczere. Tak bardzo żałował tego, że król, który przecież był przez długie lata jego podstawowym wrogiem, zginął. To jest miłosierdzie. To jest objaw jego szczerego serca, w którym było miłosierdzie. Przeskoczmy do Nowego Testamentu. Kiedy Szczepan był kamienowany. Za co? Co zrobił złego? Był winien? Należało mu się to? Absolutnie nie. Absolutnie nie. A kamienie leciały w jego stronę. Ginął. I mówi, nie policz im, Panie, grzechu tego. Czyli jednym słowem, nie oddaj im tego, na co zasługują. Nie policz im grzechu tego. Skąd te słowa? Słyszał ich od samego Pana. Mówię o Jezusie, który te same słowa wcześniej wypowiadał. Idźmy jeszcze troszeczkę dalej, jeśli chodzi o miłosierdzie. Zapisałem sobie taką definicję miłosierdzia. Posłuchajcie, ona się składa jakby z trzech części. Miłosierdzie oznacza postawę litości, chociaż nie lubię może słowa litość. Lubicie słowo litość? To tak może się źle kojarzy, ale użyłem go dlatego, że ono chyba najgłębiej, najprawdziwiej oddaje sens. Ale ktoś chce, to zastąpmy sobie to współczuciem, empatią, czy jak tam komu lepiej to się słucha. Więc raz jeszcze, miłosierdzie oznacza postawę litości czy współczucia i przyniesienie ulgi w cierpieniu, to jest jakby pierwszy człon, komuś, kto ponosi konsekwencje swojego grzechu. I trzeci, lub też grzechu spowodowanego przez innych w stosunku do niego. Bardzo to długie, ale myślę, że chyba to rozumiecie. Raz jeszcze, miłosierdzie oznacza postawę litości i przyniesienie ulgi w cierpieniu komuś, kto ponosi konsekwencje swojego własnego grzechu. Albo też innych ludzi w stosunku do niego. I myślę, że tutaj ilustracja bardzo oczywista. Już w samej nazwie ona jest zawarta. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Został zaatakowany przez zbójców pewien człowiek, który był Żydem. Zaatakowany, pobity i leży w krwi, w cierpieniu za swój grzech. No nawet nie. To właśnie jest ten element tego, że jest grzech kogoś innego w stosunku do niego. I leży w cierpieniu i przechodzi lewita, przechodzi kapłan, nie zainteresowali się. I przechodzi w końcu Samarytanin, który miał prawo odwrócić się ze wzgardą do tego człowieka. Dlatego, że Żydzi zawsze z pogardą odnosili się do Samarytan. Dlaczego? Przecież byli takimi samymi ludźmi. Samarytanie byli takimi samymi ludźmi. To względy historyczne były uwarunkowaniem, że ich nienawidzili. Więc teraz ten Samarytanin przechodząc mógł powiedzieć, a dobrze ci tak. Pogarda ze mną zawsze. To teraz masz. Ale wiemy, co on zrobił. Poświęcił swój czas, poświęcił swoje fundusze, swoje środki materialne, swoje zainteresowania, żeby mu pomóc. Słuchajcie, miłosierdzie to jest współczucie, ale w działaniu. Co by pomogło, gdyby on stanął nad nim z tym osiołkiem i by mu wyraził serdeczne wyrazy współczucia dla jego ran i pojechałby? Niewiele. Miłosierdzie to jest współczucie w działaniu. Moi drodzy, powiem tak, że miarą naszego chrześcijaństwa jest nasz praktyczny stosunek do bliźnich. Naprawdę. To jest weryfikacja naszego chrześcijaństwa. Łatwiej, wiecie, czasem nawet wznosić piękne modlitwy, czy powiedzieć płomienne kazanie, czy wznosić ręce w uwielbieniu, niż być miłosiernym dla bliźnich. Praktycznie. I tu właśnie zaczyna się weryfikacja tych czterech błogosławieństw, o których mówiliśmy wcześniej. Zobaczmy do pierwszego listu Jana. Przeczytam z Biblii Warszawskiej, ale z pewnym uzupełnieniem z tego nowszego tłumaczenia. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota właśnie dlatego,
bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostanie w śmierci. Słuchajcie, bardzo to jest proste chyba. My wiemy, że przeszliśmy z śmierci do żywota. Czyli wiemy, że jesteśmy nowym stworzeniem. Wiemy, że jesteśmy ludźmi odrodzonymi. Właśnie dlatego, bo miłujemy braci. To jest weryfikacja. Ale teraz dalej apostoł Jan mówi, o jaką miłość chodzi. Werset 17 i 18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Lecz czynem i prawdą. Kiedy myślimy o miłosierdziu dla innych, myślę, że przede wszystkim gdzieś stają nam przed oczyma ludzie poszkodowani przez los, bezdomni. I dobrze. Jak najbardziej też. Ale to są dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze to takie dotyczy nas tutaj prywatnie, ustroniaków, betelowców, bo przecież u nas działa misja bardzo skutecznie. Od 30 lat Dni Pamiętania, grupy wsparcia. Więc możemy się czuć tak, że no przecież gdzie jak gdzie, ale w Ustroniu. Przecież tyle pomocy jest im udzielane. Na przestrzeni tych lat to chyba tysiące ludzi się przewinęło, którym pomogliśmy. Tylko wiecie co? To błogosławieństwo nie jest napisane do misji. Tylko do mnie i do ciebie. Osobiście. Błogosławienie nie misja, która pomaga, ale błogosławiony człowiek, który jest miłosierny. Kiedy Pan Jezus siedział z celnikami i grzesznikami, kiedy faryzeuszom się to bardzo nie podobało, kiedy przyszli do uczni i mówili, no jak to jest, on tu z celnikami i grzesznikami siada, je. Pamiętacie, co Pan Jezus odpowiedział? Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ale chcę dotknąć czegoś jeszcze innego. Bo jak powiedziałem, nasze myśli może najpierw koncentrują się na ludziach gdzieś, którzy już na pierwszy rzut oka potrzebują pomocy. Ale otwórzmy teraz list do Galacjan, 6 rozdział. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Tu jest też element jakiejś nagrody, ale to w innym czasie może będziemy zgłębiać i ten aspekt. A czynić dobrze nie ustawajmy. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim. Dobrze czynimy wszystkim. Prawda? Ale najwięcej domownikom wiary. Nie zapominajmy o siebie nawzajem. W innym może kontekście, w innej płaszczyźnie. Bo wśród nas może nie znajdziemy ludzi z takimi problemami. Ale jak dużo ludzi spośród nas może tak jak ten Żyd tam na ulicy leżeć poranionych duchowo. Jak wielu ludzi może płakać z bólu duchowego, psychicznego. Jak wiele ludzi może nie ma pośród nas. Gdzie oni są? Interesujemy się tym? Czy się nam śpieszy tak jak lewicie i kapłanowi? Czy łatwo oceniać? Łatwo gdzieś powiedzieć, no jego problemy. To nie zawsze tak jest. Bo może cierpieć, bo ktoś go zranił. Bo ktoś go odrzucił. Wiecie, mnie czasem napełnia to wielkim smutkiem, że nie widzę ludzi, którzy tu byli. Albo zaglądają tu sporadycznie. Co się dzieje? Czy nas to w ogóle obchodzi? Wiecie, kiedy kapłan i lewita przechodzili, pewnie się śpieszyło.
do świątyni. Pewnie się im śpieszyło, powiem współcześnie, do zboru. Może na grupę domową, może na próbę, może na jakieś inne spotkanie. I zostawili go leżeć. Czyńmy wszystkim dobrze, ale nie zapominajmy o domownikach wiary. W innym kontekście. Ale mnie to bardzo, bardzo przeszywa. Ten obraz miłosiernego Samarytanina. Jak często czuję się tym lewitą, który przechodzi obok, bo nie ma czasu. A ktoś inny może płakać. A ktoś inny jest poraniony. I nie umie się pozbierać. I nie umie sobie dać rady. I tak bardzo potrzebuje, żeby ktoś przyszedł. I tak bardzo potrzebuje, żeby ktoś go dotknął. Żeby ktoś z nim porozmawiał. Ale jakże często mamy postawę tych dwóch. Miarą naszego chrześcijaństwa, kochani, jest nasz stosunek do bliźnich. I to w obu zakresach. I w tym, co mówiłem wcześniej, na zewnątrz, ale i tutaj wewnątrz. I jeszcze jedna myśl na zakończenie. Ona jest dosyć trudna, więc chociaż już jest późno, ale spróbujmy się skupić jeszcze. A ja się postaram streścić. Ona jest zawarta w samym brzmieniu tego błogosławieństwa. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Już wcześniej powiedziałem, że nie można wyrwać żadnego błogosławieństwa i postawić go oddzielnie i go rozważać. One tak bardzo się łączą jedno z drugim. I ich kolejność jest bardzo ważna. Słuchajcie, gdyby jego tak po prostu tylko analizować, można bardzo zły wniosek wyciągnąć. Bo czyż nie można go zrozumieć w ten sposób? Jeśli będę miłosierny, to miłosierdzia dostąpię. Bóg mi wybaczy, kiedy ja wybaczę innym. Tak nawet gdzieś można przeczytać, prawda? Ale to nie jest dobre zrozumienie. To nie jest właściwe zrozumienie. Słuchajcie, jeśli by w ten sposób żeśmy mieli to rozumieć, to kto by dostąpił przebaczenia z nas? Ale to może słaby argument. Użyję innego. Wiecie, jeśli byśmy tak mieli rozumieć to słowo, to musielibyśmy z Biblii, z Nowego Testamentu wyciąć w ogóle doktrynę o łasce. Doktrynę o zbawieniu z łaski. Bo rozumiejąc w ten sposób, że jak ja wybaczę, to i Bóg mi przebaczy, to już nie jest łaska. Słowo Boże mówi, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Inne miejsce z Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Nie z uczynków. Wiecie, podciągnę pod te uczynki właśnie to, jak nasze miłosierdzie, jak nasze przebaczanie innym. Może na razie wydaje się wam to takie trudne do ogarnięcia. A więc idę z pomocą Bożego Słowa. Obraz. Mateusz 18 rozdział, nawet chyba tego nie otwieram. Ale jest to ten fragment o tym słudze, który miał ten potężny dług i któremu Pan przebaczył. Ale pamiętacie, czym on się rozpoczyna? Pytaniem Piotra o przebaczenie. On chciał być tak duchowy i tak zaimponować. Czy aż 7 razy, Panie, mam przebaczyć? Pamiętamy, co mu Pan odpowiedział. Coś, co w ogóle go wytrąciło z równowagi, myślę, bo mnie by chyba tak. Czyli ciągle. Ciągle w tym znaczeniu, że ta liczba 7 razy 70 to w ogóle jest abstrakcją, żeby w ciągu dnia mogło do tylu sytuacji dojść. Ale chcę przejść do tej historii na moment. Słuchajcie, ten człowiek miał jakiś dług, jakiś absurdalny dług. 10 tysięcy talentów to jest w ogóle jakaś absurdalnie duża kwota. Trudno więc zrozumieć, jak on mógł taki dług zaciągnąć. Ale jest to oczywiście przypowieść.
przypowieść mająca nam pokazać, jaki my mamy dług, albo mieliśmy dług, żyjąc w naszych grzechach. I przebaczenie tego króla w stosunku do tego sługi jest obrazem naszego zbawienia. Bóg nam darował nasz dług, którego w życiu nigdy, żadnym sposobem nikt z nas nie mógłby spłacić. Chyba to rozumiemy. Ale później jego reakcja. Reakcja tego człowieka, który spotkał swojego towarzysza, przyjaciela, który był mu winien 100 denarów i zaczął go dusić. Nie mógł zrobić tego samego, co przed momentem otrzymał. I pozwólcie, że znowu jakby dwa wątki. Wielokrotnie usłyszałem, kiedy ktoś na ten temat opowiadał, jakby zupełnie pomniejszał tą kwestię tych 100 denarów. Że to jest jakby 100 złotych. Czyli zupełnie coś nieistotnego. Powiem tak, że w stosunku do tamtej fortuny to każda kwota byłaby nieistotna. Ale zrozummy, to nie była nieistotna kwota. 100 denarów. Denar to dniówka. Kolejna przypowieść, tam dwa rozdziały dalej, mówi o tym, jak pan najmował do winnicy swoich pracowników. Umawiał się na denara dziennie. Więc przyjmujemy, że denar to dniówka. 100 denarów, 100 dniówek. Wybaczcie jakieś tam uproszczenia, żeby mi łatwiej to szło. Licząc 20 dni roboczych w miesiącu, to mamy 6 miesięcy. Półroczny zarobek na dzisiejsze czasy. No nie wiem, jaką tu stawkę przyjąć, bo są bardzo różne. Więc przyjmiemy już taką ładniejszą stawkę, żeby nam ładniej to wyszło. Więc taką ładniejszą stawkę przyjmujemy, ze 2,5 tysiąca przyjmiemy. Co robi nam 15 tysięcy? To mało? Trochę jest. Dlaczego o tym mówię? Bo wielokrotnie się zdarza, że ktoś mówi, taki drobiazg to bym tam może i zapomniał, ale pastorze, wiesz co on zrobił? Tego mu nie mogę przebaczyć. Wiesz co on zrobił albo co powiedział? To już jest tych 15 tysięcy. A tak naprawdę to nie ma znaczenia w stosunku do długu, który nam został przebaczony, w stosunku do zbawienia, którego my otrzymaliśmy, w stosunku do tego, co nam zostało darowane. Więc podsumowując ten obraz i ten wątek, słuchajcie, jeśli przeżyłem ja sam prawdziwą pokutę, mówię o prawdziwej pokucie, prawdziwe złamanie przed Bogiem, świadomość swojego grzechu, to kiedy będę patrzył na innych, którzy względem mnie zawinili, to mam wciąż ten świeży obraz mojego długu, który został mi darowany. Ale też z drugiej strony mam świadomość tego, że jestem wciąż ubogi w duchu. Że dziś to ja może muszę komuś przebaczyć, a jutro być może ktoś mi będzie musiał przebaczyć. Bo nie wiem, czy ja czegoś nie zrobię złego. Więc podsumowując, to błędne zrozumienie brzmi tak. Jeśli ja będę miłosierny, miłosierdzia dostąpię. A właściwe zrozumienie? Dlatego, że dostąpiłem miłosierdzia, będę miłosierny. Dlatego, że dostąpiłem miłosierdzia, jestem miłosierny. I to musi być automatyzm. Dlatego, że dostąpiłem miłosierdzia, jestem miłosierny w stosunku do innych. A co znaczy być miłosierny? Mówiłem już wcześniej. I to musi po prostu płynąć. A jeżeli tak nie jest, jeśli nie jesteś miłosierny, to chyba jest tylko jedno wytłumaczenie, że chyba tak naprawdę nie zrozumiałem łaski, nie zrozumiałem miłosierdzia Boga w stosunku do mnie. I muszę wracać do Chrystusa. I muszę wracać pod krzyż. I muszę wracać. I naprawdę przeżyć. I naprawdę doświadczyć. I naprawdę zrozumieć, czym jest miłosierdzie Boże w stosunku do mnie. A wtedy gdzieś to będzie wypływać naturalnie, że będę miłosierny w stosunku do innych. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni miłosierni.
To jest weryfikacja tego, kim jesteśmy. Ja na wstępie mówiłem, że kazanie na górze jest niezwykle trudne, niezwykle radykalne, bardzo przycinające. A takich wersetów mamy całe mnóstwo, które pokazują, które stawiają nam lustro przed nami i pytają, kim jestem. Czy naprawdę rozumiem, co Bóg dla mnie zrobił? Czy naprawdę jestem nowym stworzeniem? Błogosławieni i miłosierni. Niech nas Bóg błogosławi.